A z nami już w tej chwili Ryszard Sznep, były ambasador Stanów RP w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, panie ambasadorze. No śnieżyć zaczęło jeszcze mocniej niż dosłownie kilka minut temu. Nic z tym wspólnego nie mam, zapewniam. Ja wiem, ale wygląda to naprawdę dość ładnie. Nie tak pięknie niestety przedstawia się sytuacja związana z tym, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. Pan, panie ambasadorze, jak zobaczył szturm na Kapitol, te sceny, których nigdy w życiu nie byliśmy świadkami, Ameryka nie widziała, świat nie widział, to o czym pan sobie wtedy pomyślał? No, miałem jak najgorsze myśli. To były szokujące rzeczywiście sceny. Atak, wbijanie szyb, plądrowanie budynku, który jest taką amerykańską świętością. Z odległości, z której obserwujemy, tego nie widać, ale amerykański kongres, Capitol Hill, to jest taka świątynia wolności, świątynia demokracji. To nie tylko miejsce, w którym zbiera się kongres amerykański. Atmosfera w tym gmachu zresztą jest zupełnie wyjątkowa. Ja tam byłem dziesiątki razy chyba. Zawsze przed różnymi wejściami były grupy protestujących. To jest jakby naturalne zjawisko wokół właśnie Kapitolu. I to są grupy rolników, farmerów, to są grupy Indian z jakiegoś plemienia, którzy upominają się o takie czy inne sprawy, ale to były zawsze przyjazne, pokojowe manifestacje ludzi, którzy domagali się swego prawa lub próbowali w jakiś sposób oddziaływać na legislaturę. To, co zobaczyliśmy teraz, było przerażające. To był oszalały i niezwykle agresywny tłum, który nie wahał się właściwie przed niczym. Zresztą tutaj poprawię panią, bo zdaje się, że doliczono się już 5 ofiar śmiertelnych. Zmarł też policjant, który był ciężko poraniony w trakcie tych wydarzeń. Więc przerażenie, a jednocześnie ja potraktowałem... Cytowałem gazety wczorajsze. Znaczy tak, dzisiejsze. Tak, dzisiejsze. Panie ambasadorze, ale myśli pan, że ktoś rzeczywiście podjął taką decyzję, żeby nie zabezpieczać tego wydarzenia? Bo nasuwa się samo pytanie, gdzie były służby bezpieczeństwa, skoro uczestnicy, którzy brali udział w tym szturmie, zamieszczali informacje o tym wydarzeniu na swoich kontach, na portalach społecznościowych. Dlaczego nikt tego nie wypaczył? No oczywiście to jest ogromne niedopatrzenie albo raczej nawet przewinienie służb, które dbają o bezpieczeństwo, zwłaszcza w tym obszarze wokół Białego Domu i Kapitolu. To są miejsca, które nie są położone daleko od siebie. To jest całe centrum rządowe, można powiedzieć. I wierzyć się nie chcę, że ponownie, po takich doświadczeniach, jakie Stany Zjednoczone miały już wcześniej, zlekceważono informacje, jakie przecież napływały, jakie pojawiały się w internecie. Nie trzeba było być, jak słusznie powiedział jeden z byłych sekretarzy do spraw bezpieczeństwa. Nie trzeba było być niezwykle przenikliwym, nie trzeba było wysyłać jakichś szpiegów. Wystarczyło czytać gazety, żeby wiedzieć, że coś się może wydarzyć. Myślę, że było tam też trochę i intencja powstrzymania się od jakichś mocniejszych działań, ale też dało znać o sobie coś, co w Ameryce jest bardzo głębokie. I o tym się mówi dzisiaj w mediach amerykańskich, a mianowicie, że policja na Kapitolu, dostrzegając ten tłum, który się zbliża, widziała białe twarze. I potraktowała to jako niegroźne zgromadzenie, ponieważ nie ma czarnoskórych. I to jest, jeżeli ktoś się pyta, na czym polega rasizm, to właśnie rasizm polega na tym, że po kolorze skóry identyfikuje się agresora. W Ameryce niestety to wciąż pokutuje. Panie ambasadorze, ale uważa pan, że gdyby to był
gdyby to był tłum ciemnoskórych ludzi, to by, nie wiem, w ruch poszedł znowu gaz łzawiący, tak jak przy manifestacjach związanych ze śmiercią George'a Floyda? No niestety tak. Mówił o tym wczoraj zresztą Joe Biden w swoim wystąpieniu, że inaczej potraktowano po prostu ludzi, którzy manifestowali po śmierci George'a Floyda, ale też w innych miejscach. Tam spotkali się z taką mocnym oporem, siłą policji. Dochodziło do rzeczywiście twardej walki. Tutaj natomiast, tak jak ja to widziałem, a obserwowałem do późna w nocy wydarzenia, to wyglądało tak jak próba pokojowego powstrzymania. Siły porządkowe, nawet wtedy, kiedy pojawiła się już policja, one próbowały wypchnąć, odgrodzić tych nie protestujących, bo Joe Biden ma rację, że nazywanie tych ludzi protestantami czy protestującymi jest zafałszowaniem rzeczywistości. To byli po prostu pospolici bandyci, nawet jeżeli mieli tytuły naukowe, nawet jeżeli mieli dobrą pracę, jeżeli markowe mieli nawet ubrania, to w dalszym ciągu pozostają bandytami po tym, co zrobili. I tak, Joe Biden powiedział, że to rzeczywiście nie są manifestanci, tylko to są po prostu krajowi terroryści, tak ich nazwał. Zresztą powiedział też, że te zamieszki były wynikiem ataku Trumpa na demokrację. Jak pan przyjął całe przemówienie Joe Bidena? Dość przejmujące i mocne. Tak, ja muszę powiedzieć, że to wystąpienie bardzo mądre i głębokie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Miałem wrażenie, że mówi też do mnie. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Mówił o sprawach, które też nam, Polakom, są bardzo bliskie. Mówił o wolności pracy, prasy, mediów, o wolności ludzi. Mówił o sądownictwie, o niezależnych sądach. Bardzo wiele miejsca poświęcił właśnie tej kwestii. I mówił o świecie w ogóle, który się zmienił i że trzeba przywrócić właśnie demokrację, trzeba te wolności przywrócić. Ktoś musi o to zadbać. I Joe Biden jest tym liderem, który jest w stanie rzeczywiście naprawiać Amerykę. Z jakim skutkiem to się okaże, bo to nie będzie proces ani łatwy, ani krótki. Ale jeżeli ktoś miałby to zrobić, to mam wrażenie, że Joe Biden właśnie jest jednym z nielicznych polityków, którzy są w stanie nieco Amerykę sklejać, aczkolwiek zapewne te różnice pozostaną. Kamala Harris też wczoraj mówiła w swoim wystąpieniu, że trzeba przetransferować system sprawiedliwości, bo jak ujęła to, że są dwa systemy sprawiedliwości. Właśnie ten jeden, który doprowadził do szturmu na Kapitol, i drugi, to o czym mówiliśmy wcześniej, wtedy, kiedy miotano gazem podczas zamieszek po śmierci George'a Floyda. Czyli zadanie przed administracją Joe'ego Bidena jest teraz przeogromne. Jakie zadanie najważniejsze na sam początek, po też w kontekście oczywiście tego, co się wydarzyło w Waszyngtonie, czeka tę administrację? Na pewno walka z pandemią, ale dotknęła pani bardzo ważnego problemu, który jest wielowarstwowy, bo na ogół dzisiaj mówimy o tych sprawcach. To były karygodne wystąpienia. Sprawstwo czy inspiracja Donalda Trumpa też jest dość oczywista. Nie tylko zresztą Donalda Trumpa, tam jest jeszcze Ted Cruz, senator konserwatywny, który w jakimś stopniu zachęcał też do marszu na Kapitol. Jest paru innych polityków, którzy odegrali bardzo złą rolę w tych wydarzeniach, jako wielcy inspiratorzy, niewidoczni może pod samym Kapitolem, gdzieś ukryci, ale ich głos docierał do tych ludzi wcześniej. Ale jest też prawie właśnie czteroletni okres prezydentury, podczas której kłamstwo, instygacja, czyli takie podżeganie, było niemalże na porządku dziennym. Niemalże każda decyzja Donalda Trumpa dzieliła to społeczeństwo amerykańskie. I skutek był taki, jaki widzieliśmy. I jeszcze jest tło szersze. I to jest to, z którym najtrudniej się będzie sobie poradzić, ale z pewnością nowa administracja będzie się tym zmierzać.
a mianowicie izolacja państwa amerykańskiego od obywateli. Ameryka zawsze kojarzyła się z tą bliskością. To znaczy, że obywatele amerykańscy decydują o tym, jaka jest Ameryka, jakie są Stany Zjednoczone. To gdzieś ta nić została w pewnym momencie przerwana, a w każdym razie osłabiona. I to nie jest kwestia wyłącznie ostatnich 4 lat. Więc są tam przyczyny takie, które są wieloletnie zaniedbania. Dopuszczenie do tego, że klasa średnia rzeczywiście prawie zniknęła z panoramy amerykańskiej. Klasa średnia w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, to jest ta grupa społeczna, na której opiera się, osadza się w zasadzie system demokratyczny. Więc przywrócenie tego związku pomiędzy państwem a obywatelem poprzez służbę zdrowia, poprzez zmiany edukacyjne, żeby uczelnie wreszcie były nieodpłatne, uczelnie państwowe, żeby ten poziom był utrzymany, żeby każdy obywatel mógł jednak uzyskać podstawową pomoc medyczną od bogatego przecież państwa, to trzeba załatwić, żeby system podatkowy był nieco bardziej wyrównany, sprawiedliwy i nie premiował multimiliarderów. No więc to są te wielkie zadania, które czekają tę administrację. Ale oczywiście jest to sprawstwo bezpośrednie i myślę, że Donald Trump i jeszcze pewnie parę osób spotka się na ławie sądowej. Ta kwestia sprowokowania zagrożenia dla państwa amerykańskiego jest bardzo poważnym przewinieniem. I oprócz tych zarzutów, które w tej chwili ma Donald Trump, to są zarzuty natury przede wszystkim finansowej i czeka na niego już sąd w Nowym Jorku, to dojdą jeszcze prawdopodobnie zarzuty natury politycznej, niewłaściwego pełnienia funkcji prezydenta i wykorzystywania tej funkcji do własnych celów. To może być bardzo niebezpieczne dla Donalda Trumpa, a wydaje się, że nowe władze nie cofną się po tym, po 20 stycznia. Chociaż Donald Trump sam zapowiedział, że odda władzę w sposób zgodny z konstytucją, podkreślając oczywiście, że nikt nie może ukraść tego zwycięstwa, że wybory zostały sfałszowane. Wierzy pan w to, że już nic nie spotka Ameryki ze strony Donalda Trumpa? Czy on rzeczywiście tak pokojowo, jak zapowiada, odda tę władzę? Znaczy, po pierwsze, to nie jest żadna łaska, że Donald Trump oddaje władzę. My traktujemy, mówimy o tym w tej chwili tak, jakby to był jakiś gest. To nie jest żaden gest. Po prostu Donald Trump przegrał wybory. I wszystkie wielowarstwowe, wielostopniowe komisje stanowe, również Sąd Najwyższy, potwierdziły prawidłowość wyboru. Więc twierdzenie takie jest po prostu, idzie wbrew prawdzie. Jest to jedna z wielu teorii spiskowych, że oto ktoś chce ukraść Amerykę, jakby chciał ktoś ukraść Księżyc. To oczywiście są brednie, ale wykorzystywane politycznie. Trump łaski nie robi, oczywiście władzę odda. To może nastąpić w sposób mniej więcej godny albo dla niego upokarzający. Jesteśmy na takim etapie, że będzie musiał tę władzę oddać w sposób prawdopodobnie pokojowy. Ale do 20 stycznia, czyli do momentu zaprzysiężenia Joe Bidena, mamy jeszcze 13 dni, a Donald Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych, urzędujący prezydent, wciąż posiada w swoim ręku wiele instrumentów, które są niebezpieczne. Ta ręka jest coraz słabsza. Coraz mniej republikanów też popiera go, ale wciąż jeszcze decyzje prezydenta Stanów Zjednoczonych, szalone decyzje, jakie mogą zapadać, są niebezpieczne dla państwa amerykańskiego, dla obywateli amerykańskich, ale też w jakimś sensie dla całego świata, bo mówimy o globalnej potędze. Stąd też pomysły, stąd te zamysły, w jaki sposób ograniczyć tę władzę, a najlepiej pozbawić władzy właśnie Donalda Trumpa w tym okresie, kiedy jego decyzje mogą mieć charakter zupełnie szalony. To znaczy, że on sięgnie po jakieś środki, które są pozakonstytucyjne. Takie możliwości też teoretycznie istnieją.
Są dwie ścieżki. Jedna to jest powrót do impeachmentu, ale ta ścieżka jest dosyć długa. Wymaga obrad Izby Reprezentantów, głosowania, zatwierdzenia przez Izbę Senacką. To jest proces, który by trwał dłużej prawdopodobnie niż ten okres, który pozostaje jeszcze do zaprzysiężenia nowego prezydenta. Druga formuła to jest 25. poprawka do Konstytucji Amerykańskiej. I to jest krótsza ścieżka, chociaż też bardzo trudna, bo wymagałaby, żeby wiceprezydent Mike Pence rzeczywiście podjął takie dzielne działanie, usamodzielnił się odrobinę. Panie ambasadorze, chciałabym też zapytać o wpis prezydenta Andrzeja Dudy po wydarzeniach na Kapitolu. Andrzej Duda stwierdził, że zamieszki to jest sprawa wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Jak pan ocenia takie stanowisko? Ono potem była próba naprawienia go oczywiście, ale w kontekście też tego, jak wypowiedzieli się inni przywódcy, na przykład prezydent Słowacji, dla której oczywiste jest to, że przyczyną jest retoryka nienawiści i że niebawem Stany Zjednoczone wrócą na ścieżkę demokracji. No, inni przywódcy używali jeszcze mocniejszych słów, a generalnie przekaz był taki, że no, wybór demokratyczny należy uszanować. Tak, wybór demokratyczny był przed 4 laty. Natomiast konsekwencje tego wyboru Amerykanie, ale też cały świat zbiera dzisiaj. Już sam fakt, że kancelaria prezydenta próbuje coś poprawiać, świadczy o tym, że ta pierwsza wersja była fatalna. Ona świadczy o braku wyobraźni i takiej dosyć pustej, nieuprawnionej, zupełnie lojalności. Ja powtórzę, że lojalność to jest bardzo piękna cecha i dosyć rzadko dzisiaj spotykana, ale warto też wiedzieć, wobec kogo się jest lojalnym i czy ta osoba na to zasługuje, czy sytuacja rzeczywiście tego wymaga. Można było, nawet zachowując pewną wstrzemięźliwość, inaczej to opisać. Można było powiedzieć, że potępia się wybryki, ale jednocześnie nie atakować samego Donalda Trumpa, skoro pan prezydent Andrzej Duda tak lubi Donalda Trumpa i tak wiele mu zawdzięcza. Ale Andrzej Duda postanowił zrobić to inaczej i po swojemu, czyli pokazać, że jest lojalny i wierny do końca, nawet wtedy, jeżeli amerykański prezydent Donald Trump dopuszcza się tak niegodnych czynów. Ja mogę tylko zapytać tak, skoro prezydent Duda mówi, że to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, to ja chciałbym zapytać się, co, jak sądzi prezydent, powiedziałby o tym Tadeusz Kościuszko czy Kazimierz Pułaski, kiedy walczyli o wolność Stanów Zjednoczonych? Co by powiedzieliby ci wszyscy, którzy angażowali się w ukraiński Majdan, albo ci, którzy teraz walczą o demokrację w Białorusi? To są też Polacy, którzy są zaangażowani. Mamy im powiedzieć, że to nie jest nasza sprawa, że to są wewnętrzne kwestie, że kiedy Krym jest zajmowany przez rosyjskie wojska, powinniśmy powiedzieć, to jest wewnętrzna sprawa Ukrainy albo wewnętrzna sprawa Rosji. No na litość boską, panie prezydencie, my jesteśmy wciąż jeszcze tymi Polakami, którzy pamiętają solidarność, pamiętamy pomoc innych narodów, innych polityków dla wolności Polski i z tego tytułu wynika też jakieś zobowiązanie wobec innych. No utrzymajmy to, zachowajmy się jednak godnie i honorowo i myślmy też o wolnościach, o ludziach w Ameryce, którzy z powodu brutalnych ataków na Capitol po prostu cierpią i że Ameryka jest w ten sposób upokarzana w skali międzynarodowej, że na wszystkich antenach telewizyjnych, bo tak to widziałem, a skakałem z programu na program, i francuski, i włoski, i hiszpański, i rosyjski oczywiście, we wszystkich programach pokazywano co? Że najbardziej niebezpieczni dla Ameryki są sami Amerykanie. To dramatyczny obraz. I oczywiście demokracja amerykańska cierpi, ale ona będzie przywrócona dzięki takim liderom jak Joe Biden, dzięki tej ekipie. Wiele z tych osób znam osobiście i mam ogromne zaufanie, że oni są zdolni rzeczywiście przywrócić wielkość Ameryki.
I niech to będzie konkluzja tej rozmowy. Serdecznie dziękuję. Byłem ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Sznepf. Był pierwszym gościem Onet Rano. Wszystkiego dobrego, panie ambasadorze. Dziękuję bardzo.